Mariusz, przegraliście w Rzeszowie 0-3. Co według Ciebie zaważyło na porażce w tym meczu? No na pewno w tym meczu takim punktem to było to, że słabiej troszkę może przyjmowaliśmy, ale to było spowodowane tym, że Rzeszów dobrze zagrywał w tym dniu. No i znowu z drugiej strony od nas nie szła zagrywka, która by sprawiała jakieś problemy Resowi. No i niestety nic nie przywieźliśmy z Rzeszowa, bo trochę mieliśmy zamiary większe niż 3-0. Przegraliście ten mecz, ale czy według Ciebie są jakieś pozytywne elementy, które możecie wyciągnąć z tego meczu, żeby dalej uwierzyć w dalszą pracę na treningach, w kolejnych meczach? W pracę, jaką wykonujemy na treningach, to wierzymy cały czas, to do ostatniego gwizdka, więc tutaj nikt się nie podłamuje. Na pewno porażka taka boli, ale skupiamy się na pewno na następnym spotkaniu z Olsztynem i gramy u siebie w domu. Więc to jest nasz kolejny cel, żeby tutaj zapunktować, bo trenujemy naprawdę dobrze, no ale potrzeba nam zwycięstwa i chcemy w najbliższym meczu to wykonać. Czego drużyna Indykpolu AZS Olsztyn może się spodziewać po waszej podstawie w tym sobotnim meczu? Praktycznie musimy w każdym elemencie wyjść na dobrym poziomie. No, nie można grać słabo w zagrywce albo w przyjęciu. Na każdym elemencie musimy się dobrze skupić i charakter pokazać tutaj u siebie w Bielsku, żeby Olsztynianie się nie rozpędzili, nie zaczęli grać swojej siatkówki, bo tam ma kto grać. No a my co? No, my potrzebujemy tego zwycięstwa, żeby się odbić od dna. Dzięki.